Już jest! Elegancki, lśniący, nowy biurowiec OPS-u. To połączenie tradycji i nowoczesności. Od ulicy Fabrycznej to strzelisty budynek z klinkierowej cegły. Od strony rynku dwie niepozorne kamieniczki. Po nowym obiekcie oprowadza nas Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego ratusza. Docelowo na parterze pierwszym i drugim piętrze siedzibę będzie miał ośrodek pomocy społecznej. Na ostatnim, trzecim piętrze, z tego co wiem, ma znajdować się referat inwestycyjny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześniu. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od trzeciego piętra, bo tutaj właśnie trwa przeprowadzka Wydziału Inwestycyjnego z ratusza. Zajrzeliśmy też do przeszklonej sali konferencyjnej, z której można podziwiać panoramę miasta. Petenci będą mogli poruszać się po budynku windą. Zjechaliśmy nią niżej, aby zobaczyć pokoje, w których będzie rezydować OPS. Pomieszczenia zostały dostosowane do specyfiki zajęć pracowników opieki. Pani dyrektor będzie miała ze swojego gabinetu widok na rynek. Do OPS-u będzie można dostać się od ulicy Fabrycznej. Na parterze przewidziano to, co najważniejsze – kasę oraz kancelarię. Od strony rynku gmina wynajęła lokal użytkowy firmie Bystry. W podziemiu swoje ogromne królestwo będzie miał gminny archiwista i jego potężne archiwum. Biurowiec jest połączony niewielkim korytarzem z ratuszem, a więc burmistrz będzie mógł wpadać do OPS-u na niezapowiedziane wizyty.